ZUS przeznaczy w najbliższym czasie prawie 100 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa pracy. Pieniądze trafią także na opolszczyznę. W tym roku prawie 5200 przedsiębiorców z całego kraju złożyło do ZUS-u wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących standardy bezpieczeństwa i higienę pracy. Pozytywną ocenę w konkursie uzyskało 2705 przedsiębiorców, z czego 966 płatników zakwalifikowała się do otrzymania dotacji. Z tej puli z pozytywną oceną merytoryczną swoich projektów 70 jest autorstwa przedsiębiorców z Opolszczyzny. Część z nich będzie objęta dofinansowaniem pomysłów na podniesienie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w konkursie ogłoszonym przez ZUS. Projekty, które składali pracodawcy, firmy i przedsiębiorcy do zakładu ubezpieczeń społecznych, mogły dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym czy urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Regulamin tegorocznej edycji konkursu przewidywał, że dofinansowanie może wynieść do 80% wartości projektu, natomiast maksymalnie do 300 tysięcy zł.